też, czy pojechaliście na upragnione wakacje i jedyne, co macie w głowie, to zabawa i żarcie, jak ja. Ale nie zapominajcie, że właśnie staliście się łakomym kąskiem dla złodziei, którzy chętnie odwiedzą wasz pokoik hotelowy. Jak zatem przechytrzyć przeciwnika i zabezpieczyć swoje rzeczy? Przede wszystkim zostawcie cenne przedmioty w domu. Na pewno macie kilka rzeczy, z którymi nie lubicie się rozstawać, ale zastanówcie się, czy naprawdę potrzebne wam te diamentowe kolczyki i drogi zegarek na plaży? No i po co wam ten laptop podczas wycieczki krajoznawczej? Jeśli nie jest wam potrzebny, zostawcie go w pokoju i zapakujcie tylko to, co najważniejsze. Wykorzystajcie safe. Nawet jeśli zostawiliście najdroższe przedmioty w domu, wciąż macie przy sobie swój paszport, gotówkę i karty kredytowe. Przecież nie będziecie tego brali ze sobą na plażę. Na szczęście większość pokoi hotelowych posiada safe, w którym możecie przechować kosztowności. Nawet jeśli będziecie musieli dopłacić za taką usługę, to warto. Nie zakładajcie tylko, że sejfy są niezawodne. Prawie każdy hotel ma swój awaryjny sposób otwarcia sejfu, czy to głównym kodem, czy dodatkowym kluczem. Tak, te rzeczy także mogą wpaść w niepowołane ręce. Ponadto większość hoteli ostrzega, że nie bierze odpowiedzialności za przedmioty zgubione w pokoju, nawet jeśli ukradziono je z sejfu. No wiecie państwo? Na szczęście istnieje jeden wyjątek. Jeśli zostawicie rzeczy w sejfie na recepcji, to hotel odpowiada za ich bezpieczeństwo. Przymocujcie czymś sprzęt elektroniczny. Powiedzmy, że jednak zabraliście tego laptopa. Być może wasza praca wymaga od was sprawdzania maili nawet na wakacjach. Nie, dzięki. Większość laptopów zabezpieczycie za pomocą zamka, podobnego do tego w rowerach. Wystarczy zaczepić go o coś nieruchomego, jak szafa czy kaloryfer. Teraz możecie nawet zostawić laptopa na blacie stołu w pokoju hotelowym, choć ja bym wciąż miał obawy. Poproście o pokój na wyższym piętrze. Nie zawsze jest możliwość wyboru pokoju w hotelu podczas rezerwacji, ale jeśli macie taką opcję, wybierzcie co najmniej drugie piętro. Starajcie się unikać pokoi na parterze, szczególnie jeśli nie mają okien na parking hotelowy. Jeżeli nie macie innego wyboru, wybierzcie ten z oknami na dziedziniec hotelowy, czy nawet wewnętrzny korytarz. I bez względu na to, na którym jesteście piętrze, zawsze zamykajcie okna i zasłaniajcie zasłony przed wyjściem. Utrzymujcie porządek w pokoju. Problem z zostawianiem bałaganu w pokoju jest taki, że obsługa hotelowa lub też inni ludzie zobaczą, co macie wartościowego. Ale jesteście na trzecim piętrze, więc wszystko w porządku, prawda? W końcu dopiero co o tym mówiłem. No, nie do końca. Nie lekceważcie determinacji i sprytu złodziejaszków, którzy mogą posunąć się do wielu rzeczy, byle tylko ograbić was z kosztowności. Zawsze więc zamykajcie swoje najważniejsze rzeczy i pamiątki w walizkach, nawet jeśli wychodzicie tylko na parę godzin. Możecie ze sobą zabrać linkę z zamkiem do bagażu, którym przywiążecie go do jakiegoś przymocowanego elementu, na przykład mebla czy kaloryferu. Sprawdźcie, by wasz pokój nie wyglądał na opuszczony, nawet gdy was w nim nie ma. Możecie zostawić włączone radio lub telewizor i nie gaście świateł. Upewnijcie się tylko, że hałas nie przeszkadza sąsiadom, ma być cicho, ale w miarę donośnie. Pewnie pomyśleliście, no ale zaraz, w niektórych hotelach trzeba włożyć klucz w otwór obok drzwi, by wszystko zaczęło działać. Co wtedy? W takim wypadku poproście na recepcji o zapasowy klucz. Upewnijcie się, że zamknęliście drzwi za każdym razem, gdy opuszczacie pokój. Chwilka, to nie taka oczywista sprawa. Kilka razy na wakacjach zdarzyło mi się być pewnym, że zatrzasnąłem drzwi. Jednak na wszelki wypadek sprawdziłem i okazało się, że były wciąż otwarte. I nawet jeśli tylko wyskoczycie po coś na koniec korytarza, by na przykład pomóc jakiejś babince z bagażami, nie zostawiajcie drzwi otwartych czy nawet uchylonych. Nie potrzeba wiele czasu, aby wkraść się do pokoju i złapać telefon ze stołu. Zamknijcie wszystko, co się da, nie tylko wychodząc z pokoju, ale także przed snem. Mam na myśli drzwi wejściowe, na balkon i okna. W wielu hotelach balkony znajdują się jeden obok drugiego, złodziej nie ma więc najmniejszego problemu dostać się do waszego pokoju. Z tego samego powodu nie zostawiajcie niczego wartościowego na balkonie. I jeszcze jedno. Gdy jesteście w pokoju, używajcie zawsze dodatkowego zamka. Nie tylko po to, by zapobiec kradzieży, ale tak, żeby inni goście nie wchodzili do pokoju, gdy jesteście zupełnie na to nieprzygotowani.
Tak, takie rzeczy naprawdę się zdarzają. Wystarczy, że na recepcji się pomylą i wydadzą nowym turystom nieprawidłowy klucz. Zawsze trzymajcie na klamce wywieszkę nie przeszkadzać. Dzięki temu sprzątaczki nie będą wam wchodzić do pokoju. Niestety istnieją takie z lepkimi łapkami. Nikt się także nie wślizgnie do waszego pokoju w trakcie sprzątania. A jeśli ściągniecie zawieszkę, bo naprawdę trzeba posprzątać, zabierzcie ze sobą wszystkie kosztowności lub zamknijcie je w bezpiecznym miejscu. Pamiętajcie jednak, że zawieszka nie przeszkadzać nie gwarantuje, że personel sprzątający nie wejdzie wam do pokoju. Aby upewnić się, że nikt nie będzie tam zaglądać, zadzwońcie na recepcję i powiedzcie, że nie życzycie sobie, aby u was sprzątano. Poproście o nowy zestaw kluczy, a nie duplikat, jeśli zgubiliście swoje. Dzięki temu wasz zamek zostanie przeprogramowany, więc jeśli ktoś znajdzie klucz lub ten, kto go specjalnie ukradł, nie wejdzie do pokoju. Nie zakładajcie też, że przez drzwi elektroniczne nie da się włamać. Takie rzeczy się zdarzają, więc najlepiej zastosować inne środki bezpieczeństwa. Przynajmniej złodziej nie znajdzie nic wartościowego. Nie przechwalajcie się pieniędzmi. Nie chodzi mi o sypanie kasą niczym ryżem na weselu, chodzi o to, by nie liczyć gotówki w widocznym miejscu. A jeśli udało wam się kupić jakiś niezwykły przedmiot, nie wyciągajcie go z torby i nie pokazujcie znajomym w miejscach publicznych. To tak jakby wszystkim wokół zakomunikować, że macie kasy w brud. Rozumiecie? Zawsze miejcie się na baczności. Jeśli usłyszycie, że ktoś puka do waszych drzwi, mówiąc, że jest z obsługi, ale nikogo nie prosiliście o przyjście, koniecznie zawiadomcie recepcję. Otwórzcie drzwi dopiero, gdy uzyskacie potwierdzenie, że ta osoba jest pracownikiem. Nie ufajcie komuś na podstawie hotelowego uniformu, nawet patrząc przez wizjer. Jeśli wciąż macie podejrzenia, nie rozpinajcie łańcucha drzwi, gdy je otwieracie. To nie paranoja, tylko zwykła czujność i ostrożność. Aby udowodnić wam, że wszystkie powyższe wskazówki mają sens, posłuchajcie tego. 42% ofiar hotelowych kradzieży zostawiało swoje rzeczy na wierzchu. 45% nie korzystało z sejfu i prawie 30% kąpało się, odpoczywało lub spało w pokoju w trakcie kradzieży. Tak więc zachowajcie szczególną ostrożność i nie pozwólcie, by relaksująca atmosfera wakacji uśpiła waszą czujność. Poza tym bawcie się dobrze. Jak wy zabezpieczacie się na wakacjach? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i podzielcie się filmikiem z innymi. Ale chwilka, nie uciekajcie jeszcze. Mamy dla was prawie 500 fajnych produkcji. Wystarczy, że wybierzecie filmik po lewej lub prawej stronie, klikniecie i obejrzycie. Zostańcie po jasnej stronie życia.